Jak już mówiłem tydzień temu, ten miesiąc, lipiec, jest poświęcony krwi Jezusa Chrystusa. Modląc się codziennie, mam nadzieję, że to robicie, litanią do krwi Jezusa, prosimy o nawrócenie grzeszników. Ale to słowo krew jeszcze ma takie piękne znaczenie, ważne dla nas, tak mi się wydaje. W polskim języku to słowo krew znajduje się też w słowie krewny. Że ktoś jest moim krewnym, bo mamy tą samą krew. Siostra Faustyna kiedyś została wyśmiana przez swoją siostrę z zakonu. I kiedy siostra Faustyna przychodziła tam gdzieś przez korytarz, to jej taka siostra, która chciała się wyśmiać, powiedziała: o, uwaga, idzie królewna. I siostra Faustyna tak się zastanowiła przez chwilę i powiedziała: rzeczywiście, jestem królewną, bo przyjęłam przed chwilą Jezusa w Komunii Świętej i płynie we mnie krew królewska. Ona miała tą świadomość, że jest krewną Jezusa. Dlatego wydaje mi się, że jest to też dla nas taka zachęta, żebyśmy w tym miesiącu, oprócz tego, że odmawiamy litania do krwi Jezusa, też przyjmowali częściej Komunię Świętą, ofiarując to za grzeszników, za nawrócenie tego świata. Chyba nie ma nic piękniejszego niż przyjęcie samego Boga, który stał się chlebem, żebyśmy go mieli na wyciągnięciu ręki. Dlatego korzystajmy z tego daru, który nam jest dany. I troszeczkę właśnie zmobilizujmy się, żeby ta Komunia Święta nie była tylko przyjęta w niedzielę, ale może 2, 3, 4 razy w ciągu tygodnia. Przynajmniej teraz, przynajmniej w lipcu, za nawrócenie grzeszników. Lećcie wysoko.